Witajcie, dzisiaj wycieczka do Muzeum Historycznego w Sztokholmie. Historiska Muset, tak to się nazywa. Taki dosyć budynek, no interesujący, płaski, niski. Bardzo ładna dzielnica. Tam dalej mamy port. W ogóle tutaj woda wszędzie nas otacza. Dosyć ciekawe, zobaczymy, bo ma być wystawa też polskich rzeczy, które zostały w XVII wieku zagrabione, ukradzione przez Szwedów podczas potopu. No i mam nadzieję, że zobaczymy coś ciekawego, coś co nas by zainteresowało, bo przecież jak wiadomo, w Polsce tych zabytków mamy naprawdę niewiele. Najpierw ukradli Szwedzi, potem Niemcy, potem Rosjanie. No i niewiele się tego zostało, ale zobaczymy. No jesteśmy już wewnątrz, część prehistoryczna, tu akurat na zdjęciu poroże renifera sprzed 13 tysięcy lat. I kawałek krzemienia, pewnie jakiś grot strzały. Thank you.
pismo wręczne. No nieźle. Na takiej wystawie Złoty Pokój. Tutaj widzimy wyroby ze złota. Tam, o tu monety, tam jest piasek, tam jeszcze jakieś przedmioty, druty. Thank you.
Tu przy okazji miejsca z mapą, gdzie znaleziono te przedmioty, to akurat widać, że wszystko Szwecja. Tu dla ciekawostki mamy akcent polski w postaci mapy, ale jednak.